Halo, halo, witam was serdecznie wszystkich na Pucharze Świata Valtifiemme, pierwszy konkurs indywidualny, co bez przedłużenia lecimy z konkursem, oczywiście odcinek 9, zapraszam Karsta. No i z 20 numerem Dawid Kubacki, pierwszy z Polaków, zaczyna konkurs w Valtifiemme. Czy Valtifiemme będzie dzisiaj biało-czerwone? Dawid, to był dobry skok Dawida Kubackiego. 126,5 metra, piąte miejsce. A z 25 numerem Klemens Murańka. Zobaczymy skok Klimka. Klimek, dobrze, dobrze, dobry skok Klemensa Murańki. 128 metrów, trzecie miejsce. Z 39 numerem Jakub Wolny. Dobrze, Kuba, jest zapomnka. 128 metrów, trzecie miejsce Kuby Wolnego i z numerem 40 Stefan Hula. Zobaczmy skok Stefa na Huli. To jest dobrze za 120 metr. 123,5, ósma pozycja. 45 numer na liście startowej ma Maciej Kot. Dobrze, macie kapitalny lot, 128,5 metra. Czterdziesty szósty numer Piotr Żyła. Dobrze, Piotr, jak widzimy, wyszedł wysoko z progu. Jest dobry lot, 125 metrów, dziesiąte miejsce. I ostatni z naszych, Kamil Stoch, Ponitko, Roju Kobayashi. Zobaczmy skok Kamila. Aha, i chyba Kamil lekko spóźnił skok. Też koszt 25. 126,5. 10 miejsce. Więc zobaczmy miejsca Polaków. Widzimy bardzo dobre miejsca naszych Polaków. A jeszcze Roju Kobayashi skacze. Zobaczmy Roju, jak pójdzie. I jak? Widzimy 4, 5. 9, 10, 12. Takie są miejsca Polaków. A drugą serię. I 13 Stefan Hula, a drugą serię zaczyna Stefan Hula. 13 miejsce po pierwszej serii. Stefan, to jest kapitalny, ale już odpalił torpedę Stefan. 128 metrów, to kapitalny lot Stefana Huli. 12 miejsce po pierwszej serii. Piotr Żyła. Piotreka i to nie był najlepszy skok Piotrka. 117 metrów, to dopiero piąta pozycja. 49 miejsce po pierwszej serii Kamil Stoch. Zobaczmy skok Kamila. Wysoko wyżej, teraz nie spełnił tego skoku i będzie leciał daleko. Kapitalny lot Kamila Stocha, 129 metrów i Kamil obejmuje prowadzenie. No i 9 miejsce po pierwszej serii Dawid Kubacki. Widzimy Dawid wysoko, również jak Kamil, to jest dobry skok. 128,5 metra, drugie miejsce. Piąte miejsce po pierwszej serii Klemens Murańka. Zobaczmy skok Klimka. Klimka i problemy po wyjściu z progu Klemensa Murańki. I tylko 18, dopiero 18 miejsce, 108,5 metra. Piąte miejsce po pierwszej serii Jakub Wolny. Czy Kuba zaatakuje podium? Stać go. Dobry skok pierwszej serii, a teraz ojoj, źle wybił się Kuba. Bardzo zły skok Kuby Wolnego, dopiero tylko 115,5 metra, 15 pozycja. Czwarte miejsce, Maciej Kot. Zobaczmy na skok Maćka, dobrze, ciągnij jeszcze, Maciek troszkę zabrakło. 122,5, dopiero piąte miejsce. No i takie są wyniki, Stoch. Kubacki, dwóch Polaków na podium, drugi stoł, trzeci Kubacki, ale konkurs wygrywa Robert Johansson. Takie są miejsce Polaków. Zobaczmy klasyfikację Pucharu Świata. Groju utrzymuje prowadzenie, później Stoch, Żyła, Kot, Hula. Taka jest pierwsza dziesiątka i co, my się będziemy powoli żegnać. Do następnego odcinka. Cześć!